Witajcie, kochani, z tej strony Gosia z kanału Gret Studio. I przychodzę dzisiaj z długo wyczekiwaną pracę przez co niektórych. <grych> Tym razem zrobimy sobie taką, wiecie, 3D pracę. Jakiś czas temu na kanale przy którymś live'ie wpadliście na pomysł, żebym zrobiła pracę spuki, ale z takim morskim klimatem. Takie Połączenie dwóch moich ulubionych tematów i ja od razu zobaczyłam, co to miałoby być, jak to ma wyglądać, i od tamtego czasu tak naprawdę cały czas ta moja praca była w głowie i zastanawiałam się, jak ją zrealizować, w jaki sposób to wszystko ze sobą połączyć, to, co ja bym chciała, żeby, żeby było. No i wiecie, tak w sumie troszkę zbierałam materiały, które, które mogłabym do tego wykorzystać, ale też nie skupiałam się na tym jakoś bardzo. I tak, tak naprawdę mówiąc, to do zrobienia tej pracy nie potrzebowałam wcale dużo materiałów, zresztą sami zobaczycie, ani dużo materiałów, ani dużo mediów, a, a wydaje mi się, że, że praca wyszła całkiem fajnie. A jak widzieliście, wykorzystuję taką, taki wzór z płyty HDF. Ja niestety nie wiem, z jakiej ona jest, firmy, z tego względu, że ja ją dostałam, tą taką, wiecie, koronkową. I wykorzystuję też kawałek pudełka po mandarynkach. Kiedyś mandarynki kupiłam w takiej właśnie skrzynce z HDF, i został mi jeszcze jeden kawałek z niej. Więc wykorzystuję jako podstawę tego, tego, tej mojej całej pracy. Na to nakleiłam tą właśnie HDF, którą, którą kiedyś dostałam. I mam tutaj takie pudełko po, po kosmetykach od Debody Shopu. I stwierdziłam, że ono świetnie się nadaje właśnie do, do tej mojej wizji, tutaj farbą akrylową zamalowuję napisy, które były w środku i na wierzchu, oczywiście też, żeby, żeby po prostu tego nie było widać, bo ma ta skrzynka być takim właśnie morskim klimacie. Na początku, kiedy myślałam o tej pracy, myślałam o tym, by, by tutaj tą skrzynkę zrobić jaką taką skrzynię, po prostu, wiecie, drewnianą, z okuciami różnymi elementami, ale szczerze wam powiem, że doszłam do wniosku, że e, po pierwsze nie mam aż tyle czasu, żeby bawić się w taką konstrukcję, e, w takie detale. Nie mówię, że nie wyglądałoby fajnie, e, ale później doszłam do wniosku, że okej, okay, ja bym mogła zrobić to jak najbardziej, zajęłoby mi znacznie więcej czasu, ale mm, później, gdy będę nakładać mm, dodatkowo media, farby i tak dalej, to tak naprawdę te wszystkie detale, które ja bym zrobiła wcześniej i tak bym pokryła farbą. Więc taki wiecie, miałam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony owszem chciałabym, żeby to było bardziej takie detaliczne, że tak powiem, miało dużo więcej detali, ale uznałam, że może następnym razem zrobię coś takiego bardziej um, z wszelkiego rodzaju szczegółami. Natomiast Tutaj tak naprawdę zależało mi od, na tym, co będzie w tej skrzyni, a nie na samej skrzyni. Więc stwierdziłam, że dobra, nieważne, to jest myśl na później. Teraz zajmę się po prostu tą, tą moją wizją, którą miałam w głowie. I oczywiście, no jak to spóki morski klimat no to musi być kościotrup. Bez tego ani rusz. Więc przymierzam mojego ostatniego kościotrupa, którego mam. A oczywiście będzie trzeba zrobić zakupy, bo ja potrzebuję więcej mm. <laughs> takich sztuk. A więc połamałam mu nogi. Sorry stary, no ale no, musisz siedzieć w skrzyni tak, żeby ci te nogi nie wystawały jakoś tak koślawie. A wiadomo, że mamy kolana, więc no, powinno nam się zginać. W tu i gdzie, <noise> więc no, musiałam zrobić tak, żeby i mój szkieleton e, zginał nogi w odpowiednich miejscach, dlatego mu je połamałam życie. E, ale widzicie, sklejam klejem na gorąco. E, Tworzy kosteczkę <noise> na kolanach, rzepkę w sumie, a nie kosteczkę, rzepkę i, i dzięki temu tak naprawdę ma po prostu inny układ nóg, bo też kieletony mają, miały, bo to jest ostatni, proste nogi i proste ręce. Więc musiałam tutaj po prostu pokombinować, żeby, żeby jednak ten kościotrup w tej skrzynce siedział. I myślę, że to się fajnie udało, że, że ma całkiem fajną pozę. <grych> no, także zabieramy się tak naprawdę za ten morski klimat w tym spuki elemencie. Mam dużo muszelek, takich naturalnych muszelek, które dostałam tutaj od Beatki z. Z miasta obok i też mam troszeczkę muszelek, które pozbierałam, jak byłam w Hiszpanii. Także to jest wszystko naturalne muszle. Um, także fajnie, że, że mogę je teraz wykorzystać e, i przyklejam je klejem na gorąco. Um, jeszcze wtedy, znaczy w sumie, wiecie, nie, mam za, nie miałam za bardzo tak naprawdę um, żal medium takiego super ekstra mocnego, które by mi przytrzymało. Um, te muszle w miarę szybko i szybko, żeby to powysychało. Więc stwierdziłam, że pojadę mm, klejem na gorąco, z tego względu, że, że jest to podstawa. To nigdzie nie będzie wisiało, to będzie sobie stało, więc nie ma prawa mimo wszystko poodpadać. E, później dopiero mi się przypomniało, że mam e, e, body, heavy body gel, który jest też świetnym klejem, się okazało. E, I później go będę wykorzystywać. Ale, ale tutaj akurat do muszelek wykorzystuję klej na gorąco i nie ma w tym nic złego. Bo tak jak mówię, to wszystko będzie się trzymało tak naprawdę podstawy. Gdyby to miało wisieć, to bym się zastanowiła. No bo jakby nie było, muszle są dosyć ciężkie, zwłaszcza te takie duże. Więc wtedy bym bardziej się skłaniała ku przyklejaniu właśnie na, na żel medium. No ale, że go nie akurat nie zakumałam, że go mam. No to jest klej na gorąco. I tutaj też wykorzystuję takie glony, jakieś takie to był taki zestaw mchu razem właśnie z takimi glonami i tak naprawdę te glony nie za bardzo miałam do czego wykorzystać, więc je po prostu trzymałam cały czas w skrzynce, bo stwierdziłam, że na pewno kiedyś mi się przydadzą. No i patrzcie, znalazł się motyw, żeby je wykorzystać. Więc oklejam tą całą moją podstawę właśnie tymi glonami żeby tak uzupełnić właśnie ten taki morski klimat. Generalnie to będzie taka skrzynia skarbów. A pod wodą, może w jakiejś jaskini, gdzie woda zalewa. Tak naprawdę możecie sobie tematykę dobrać, jaką chcecie, zinterpretować tą pracę, jak tylko chcecie. Dla mnie to było takie właśnie połączenie jakiegoś człowieczka, który bardzo długo szukał skarbu ze złotem, szukał tej skrzyni ze złotem i kiedy w końcu ją znalazł, to z tego szczęścia się przekręcił. Skoro ma być spuki, niech będzie spuki. E, no, i siedzi sobie w tej skrzyni na wieki wieków e, ze swoim ukochanym złotem, e, wśród pięknych muszli, które do, napływały tak naprawdę z czasem, e, bo może to była jakaś jaskinia, e, którą. Po jakiejś czasie zaczęło zalewać wodą e, i zaczęły się wszelkiego rodzaju korozje, e, wszelkiego rodzaju stworzenia morskie e, i te muszle po prostu napływały, napływały i napływały, e, aż do zostały po prostu dookoła tej naszej skrzyni. E, gdzieś tam może to wszystko jest już teraz w wodzie e, i po prostu dzięki temu uzyska taki morski klimat. <grym> Wiem, pojechałam, popłynęłam z tematem. Tematem, ale wiecie, taki temat bliski mojemu sercu, który tak naprawdę uwielbiam i który sprawia mi taką ogromną przyjemność, samo tworzenie tego tematu, że no po prostu no, historia sama się po prostu tworzy. Także czysta przyjemność. Mam jeszcze tutaj na tej pracy dwie dodatkowe czaszki, no bo kto wie, może ten gość przyszedł z jakimiś kumplami, którzy nie dotrwali do, do otrzymania tej skrzyni, zobaczenia tej skrzyni, no ale ta woda gdzieś tam te czaszki dostarczyła do tej skrzyni. Kto wie, kto wie, są w każdym razie, żeby było dodatkowo spuki. No i widzicie, no po prostu doklejam różne elementy, doklejam muszelki, tak żeby ta podstawa była pełna. No i zaraz zabiorę się tak naprawdę za wypełnianie tej mojej skrzyni, żeby było to złoto, o które mi chodziło. Ale wcześniej zrobię uzupełnienie jakby tej kompozycji, czyli będą kamyczki. Już tak dawno nie używałam mediów, nie używałam właśnie wszelkiego rodzaju kamyków, więc jak przyszło co do czego, okazało się, że przecież no muszę wykorzystać kamienie, no bo jak, żeby inaczej. Jak mi oglądacie od dawna, wiecie, że w pracach wszelkiego rodzaju uwielbiam wykorzystywać kamienie, no i... Przyszedł w końcu czas na to, żeby znowu wrócić do, do moich ulubionych materiałów. E, I tutaj właśnie wykorzystałam ten Heavy Body gel od Pentartu. E, no bo nawet na ostatnim live'ie wam mówiłam, że e, znalazłam go gdzieś tam w ogóle zamkniętego, jeszcze nawet nie otwartego, nigdy go nie wypróbowywałam. E, okazało się, że jest dobrym klejem, Podobno też jest dobry jako taka pasta, która się spulchnia, ale tego jeszcze nie testowałam. Natomiast jeżeli chodzi o klej, to rzeczywiście jest bardzo dobry. Wysycha troszeczkę dłużej niż taki klej, taki żel medium, gęsty żel medium. Natomiast naprawdę bardzo dobrze klei. Teraz jak się tą pracę dotknie, to wszystko jest po prostu sztywne, nic się nie rusza, nie odpada żaden kamyczek, więc to w ogóle super. Udało mi się odrobinę nagrać z innej perspektywy, natomiast no kamera, którą mam do innej perspektywy, niestety no nie jest do końca dobra, więc no tak wiecie, nie, nie, nie ten sam kolor. I tutaj też nie wiem dlaczego moja kamera zaczęła trochę nagrywać poklatkowo, więc to nie jest to, że gdzieś u Was coś przerywa, tylko ten plik, ten element właśnie pliku coś tam zaczął przerywać, ale to jest tylko chwilowe, więc się tym nie przejmujcie. Eee, I tutaj dokładam troszeczkę Papierów do, do tej mojej skrzyni, bo też nie chcę, żeby te złote monety, które mam e, wypełniać całą tą skrzynkę, bo to by było po prostu za dużo. E, dlatego chciałam zrobić takie troszeczkę podniesienie na papierze e, i teraz będą te moje złote monety. A te złote monety to są czekoladki. <śmany> Mamy w sklepie takie czekoladki e, okrągłe, które są w papierkach z wytłoczeniami 100 koron. E, to jest tak taka moneta po prostu uh, tutaj. Dobrze znana I, i zawsze dzieci, jak, jak widzą takie monety, to, to z chęcią e, kupują, więc my, my te monety mamy. Natomiast akurat te, które tutaj widzicie, to są czekoladki, które niestety m, gdzieś musiały u kogoś, znaczy pewnie u producenta leżeć gdzieś na słońcu, bo z jednej strony się niestety rozpuściły e, i nie widać tego wytłoczenia. E, I przez to też czekolada w środku jest biała. I no wiecie, no nie nadają się za bardzo do sprzedaży. My sobie od czasu do czasu, jak mamy ochotę, to sobie gdzieś tam je dłubiemy i jemy. Natomiast tutaj świetnie się sprawdziły jako to uzupełnienie mojej właśnie skrzyni skarbów. Wykorzystałam ich wcale niedużo, bo chyba z 15 takich małych monet, więc w sumie nie liczyłam, ale tak przypuszczam, że do 20 może je wykorzystałam, więc żadna tak naprawdę strata, zwłaszcza, że, że tak jak mówię, no, no one nie nadają się do sprzedaży, a wiecie, no mi, żeby stworzyć taką pracę, absolutnie nie było szkoda, żeby z nich skorzystać, także po prostu... Wykorzystałam to, co miałam. E, I jeszcze oczywiście kamyki, złota farba e, i takie uzupełnienie e, gdzieś tam ten, powiedzmy, złoty pył. E, po prostu, wiecie, nie chciałam, żeby szczeliny były mm, widoczne, gdzie jest papier, więc stwierdziłam, że takie kamyki pomalowane na złoto idealnie uzupełnią właśnie te te, te miejsca, także dlatego po prostu je wykorzystuję. E, oczywiście, no, musi być tego troszeczkę, także. Dodaję tyle, ile potrzebuję, po prostu, i się tym absolutnie nie przejmuję. No i tak, jak mówiłam na początku, wcale nie będę wykorzystywać tutaj do tej pracy jakoś dużo elementów, no bo widzicie, podstawa jest pudełko, jest kościotrup, są monety, kawałek papieru, muszelki, do tego jeszcze jest ten. Mech, nie mech, to nie mech, tylko glony. O, i tutaj musiałam złamać rękę, żeby też troszeczkę ją inaczej ułożyć, żeby nie była właśnie na wprost, tylko tak jakby trzymał rękę na kolanie i przytrzymywał monetę. Także tak, tutaj jeszcze mam latarenkę od Tima Holca. Uznałam, że świetnie się też sprawdzi w tym klimacie. I mam też od Tima kilka świeczek, które stwierdziłam, że w sumie czemu by nie? Mogą być, będą pasować, są zgaszone, więc nawet jeżeli jest woda, to nie znaczy, że nie, nie mogą być gdzieś tam przyklejone do dna. <laughs> Także takich kilka elementów, no i do tego po prostu będą jeszcze farby. I oczywiście stwierdziłam, że znaczy, stwierdziłam, no, rozmawiałam z batką w tym czasie i ona mówi, a to będzie pirat, czy co to będzie, i doszliśmy do wniosku, że fajnie by było, jakby to był pirat, więc no, ma przepaskę na na oku, a czemu by nie? <śmiałam> Miałam kawałek czarnego materiału, więc się tutaj sprawdził. Zawiązałam i, i jest. No także, e, jeżeli chodzi o media, to tak naprawdę ja tutaj nie będę wykorzystywać żadnych szalonych mediów, tylko wszystko to będzie farba akrylowa. Miałam e, pastę taką e, do efektu patyny w kolorze niebieskim, ale ona niestety już jest mocno wysuszona, e, no i średnio nadawała się tak naprawdę do nakładania. Próbowałam, tutaj widzicie kawałek nałożony takiego mocniejszego niebieskiego, e, próbowałam, ale niestety no, nie dało się za bardzo nakładać e, tej farby. Z takim kamykiem jakby w środku, więc stwierdziłam, że po prostu wykorzystam tylko i wyłącznie farby akrylowe do tego efektu patyny, bo, no bo po prostu tylko je mam. Fakt, faktem troszeczkę mi brakowało takiego e, typowego efektu patyny, tej typowej struktury, która, które mają te pasty, bo one mają taki fajny, drobny, jakby piasek w środku. E, dzięki temu, jakby nakładanie jednej na drugiej, jedną na drugą, e, powoduje, że ten efekt jest jeszcze fajniejszy, jest taki bardziej chropowaty. Natomiast tutaj, no, uznałam, że w sumie i tak mam kamienie, które są dosyć chropowate. Mam tutaj ten. Mm, te glony, które też mają swoją strukturę, muszelki mają swoją strukturę, więc stwierdziłam, że no trudno. Nie mam past, wykorzystam same farby, ale powiem Wam, że i tak efekt mi się podoba. Brakuje, brakuje, zdecydowanie brakuje mi e, mediów, bo bardzo dużo wykorzystałam, sporo musiałam wyrzucić ze względu na to, że mi powysychały, bo nie miałam czasu ich e, używać, więc no to jest niestety to, e, że bardzo długi czas no, nie miałam możliwości e, robienia tak naprawdę e, tego rodzaju prac, e, więc no. Wykorzystuję po prostu to, co mam. Farba akrylowa zawsze gdzieś u mnie jest, bo, bo głównie jej, ją wykorzystuję, więc stwierdziłam, że co tam, nieważne, że nie mam tego, co uwielbiam najbardziej, mogę z tego, co mam, także zrobić efekt patyny i myślę, że, że nawet mi się to udało. Także wszystkie, tak naprawdę, elementy, które wykorzystuję do tej pracy, wszystkie będziecie mieli w opisie. Każda po kolei, wszystkie kolory, które wykorzystałam, więc jeżeli jesteście ciekawi dokładnie kolorów, to ja oczywiście wszystko napiszę Wam w opisie. Stwierdziłam, że nie będę tym razem pisać tego wszystkiego na ekranie, bo po pierwsze jest tego wszystkiego mało. Po drugie z łatwością, jeżeli kogoś interesuje, co wykorzystuje, to pamiętajcie, że ja zawsze w opisie wpisuję to, co... Miałam akurat pod ręką, czego używałam, więc dla chętnych. Wszystko znajdziecie tam. No, i tak jak mówiłam, tutaj ten efekt drugiej kamery, no nie jest taki sam, kolory nie są takie same. Niestety ta kamera nie jest tak dobra jak ta, którą zazwyczaj nagrywam, ale stwierdziłam, że chcę Wam pokazać też po prostu, jak to wygląda od innej strony, ta, ta praca. Więc dlatego, no, uznałam, że nawet takie małe wstawki to też będzie coś fajnego. No, bo czasami jest tak, że jak się nagrywa jakąś pracę, no to nie. Z każdej strony po prostu wszystko widać, a chciałoby się to jednak pokazać. Więc stwierdziłam, że spróbuję tą drugą kamerą coś tam dograć, no ale tak jak widzieliście, no kolory to nie są takie same, nie łatwo je ustawić. E, ciężko mi jest tak naprawdę m, tą kamerę dostosować do, do, do tego, co bym chciała, e, no ale mam nadzieję, że, że wam to jakoś specjalnie nie przeszkadza. I teraz po nałożeniu tej niebieskiej farby e, i zielonej e, przyszło czas na gesso. Nakładam oczywiście suchym pędzelkiem, żeby rozpracować to, um, trochę tak wiecie, um, mhm. przytłumić te takie mocne kolory tego niebieskiego i zielonego. E, więc no gesso musiało być oczywiście, żeby, żeby delikatnie to po prostu... Um, Rozjaśnić, żeby to, to nie było takie ciemne. I jeszcze będzie jedna farba, pastelowy niebieski, który tak naprawdę uzupełni tą, tą, tą całą kolorystykę. Fajny jest ten kościotrup, bo szczelina mu się rusza. Można, wiecie, stworzyć scenkę z gadającym kościotrupem. A wiecie, znowu płynę mojej fantazji. No, także tak, po prostu nakładam nakładam farby i tak naprawdę przez ostatnie te minuty tego filmu, no to będziecie widzieć po prostu nakładanie nakładanie tych, tych farb, żeby uzyskać zadowalający mnie efekt. No i w sumie powiem Wam, że jestem zadowolona. Kiedy kończyłam tą pracę, nie byłam pewna, czy to już koniec, dlatego że no, światło u mnie w pracowni było e, ogromne. Po prostu światło z zewnątrz, dużo było akurat słońca tego dnia, lampy wszelkiego rodzaju, które są w pracowni i podczas nagrywania i w ogóle, więc ja nie byłam pewna, czy ten efekt jest już sko skończony, bo ja po prostu nie widziałam tych kolorów, które, na których mi zależało. E, kamera je widzi, ja natomiast nie bardzo je widziałam, więc musiałam tak naprawdę tą pracę zostawić na następny dzień, żeby się upewnić, czy to. Już jest to, czy to jest ten efekt, na którym mi zależy, e, i następnego dnia, oczywiście, jak przyszłam do pracowni, kiedy jeszcze nie było, tak wiecie, mega słonecznie, nie było tak dużo światła, e, dopiero było widać tak naprawdę te wszystkie kolory, a, które Wy tutaj widzicie. E, także byłam zadowolona z efektu, e, i nie musiałam niczego więcej dogrywać, nie musiałam nic tutaj e, więcej tworzyć. E, także, także generalnie powiem Wam, że nie spodziewałam się, że ta praca. Praca tak szybko mi pójdzie, bo ja się nastawiałam, zresztą mówiłam o tym nie na ostatnim live, tylko na wcześniejszym, że prawdopodobnie nagrywanie tego zajmie mi kilka dni, dlatego że no mam w głowie ten pomysł i to może po prostu zająć mi znacznie więcej czasu. No ale tak jak mówię. Popłynęłam. Po prostu, jak już zabrałam się za tą robotę, za, zabrałam się za te wszystkie elementy, jak sobie je wszystkie wyłożyłam te, które chcę wykorzystać do tej pracy, to po prostu tworzenie poszło od tak. Zresztą w tym czasie, kiedy nagrywałam, rozmawiałam też z Beatą i po prostu ta praca sama szła. Ja, ja nawet nie musiałam się jakoś specjalnie nad tym zastanawiać, po prostu. Szło jak po maśle i sprawiło mi taki ogrom przyjemności. Tak cieszę się, że, że w końcu usiadłam do tej pracy, że w końcu się za nią zebrałam, bo, bo po prostu tęskniłam tak naprawdę za takim typowym mediowaniem, za tworzeniem tego rodzaju prac. Zresztą ostatni wpis do dzienniczka na live też mi tak, wiecie... Um, tak mnie mega pozytywnie nastroił e, i tak naprawdę to właśnie ten wpis mnie tak nastroił do dalszego tworzenia, bo zaraz po tym live'ie e, ustawiłam sobie wszystko i zaczęłam właśnie nagrywać tą pracę. Więc to był mega dobry dzień na tworzenie e, i, i ogromnie sprawiło mi to przyjemność, tak mnie nastawiło do tego, że, że jednak umiem, <laughs> że jednak mogę coś z tym zrobić, że mogę popłynąć e, absolutnie bez... E, skrępowania, bez przejmowania się niczym, po prostu zrobić to, co uwielbiam e, i, i nagrać to dla Was, e, bo też e, co niektórzy się mega domagali od dłuższego czasu, <laughs> więc macie e, pracę mediową, e, z której ja jestem zadowolona i mam nadzieję, że Wam też się będzie podobała. E, później, kiedy już następnego dnia przyszłam e, i... Oglądałam tą pracę, stwierdziłam, że od razu muszę, muszę porobić zdjęcia, żeby, żeby po prostu nic mi nie umknęło, bo ja te zdjęcia wszystkie sobie zachowuję oczywiście na, na później. Także zaraz zobaczycie, że troszeczkę tych zdjęć jest a i tak wam powiem, że zrobiłam ich znacznie więcej niż, niż tutaj zobaczycie. No, także to by było tak naprawdę na tyle. Dajcie mi znać, czy Wy ostatnio robiliście jakąś pracę mediową, taką, która was mega podekscytowała. I sprawiła Wam dużo przyjemności. Dajcie też znać, jak Wam się podoba ta praca e, i czy, czy tęskniliście za, za tego rodzaju pracami na tym kanale. E, no, bo ja tęskniłam na, za, za tworzeniem tego rodzaju prac troszeczkę e, bardziej niż mi się wydawało. <laughs> e, po prostu sprawiło mi to taką przyjemność, że, że aż mi jest cieplej na sercu po prostu. Dzięki Wam bardzo za to, że tutaj jesteście. Dziękuję Wam bardzo za, za wszelkie słowa wsparcia, za wszelkie komentarze, za to, że zawsze przychodzicie na moje live y i mnie wspieracie. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do kliknięcia w dzwoneczek, jeżeli chcecie wiedzieć o wszystkich filmach, które się pojawią. Oczywiście zapraszam również do wspierania kanału, bo. Jeżeli chcecie nauczyć się czegoś o skanenkacie, to dowiecie się całkiem sporo. Eee, także dzięki Wam za wszystko i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. <taki> także trzymajcie się ciepło. Pa pa!